Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Mam na imię Zosia, jestem stylistką i dzisiaj pokażę Wam na przykładzie jednej sukienki, jak możecie dzięki dodatkom, dzięki pozostałym elementom stylizacji zmienić zupełnie jej charakter i będziemy szykować sukienkę, którą mam dzisiaj na sobie, na 6 różnych okazji. Także jeśli Was ten temat interesuje, no to zostańcie ze mną. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Braun i podczas tego wideo będę miała okazję przybliżyć Wam genialne żelazko z generatorem pary, które użytkuję już od dobrych paru miesięcy i absolutnie jestem nim zachwycona, ale o tym powiem Wam w trakcie odcinka, bo teraz przechodzimy do dzisiejszych stylizacji. I dziewczyny, w roli głównej dzisiaj będzie ta oto sukienka Miss Gently. Link do niej macie w opisie pod filmikiem, tam macie też kod na 10% na wszystkie nasze sukienki, jakbyście miały ochotę skorzystać, to oczywiście śmiało. Tę sukienkę pokazywałam Wam już kilka miesięcy temu i obiecałam Wam, żeby pokazać Wam ją właśnie w różnych odsłonach, więc dzisiaj sobie pokażemy na przykładach, jak dzięki różnym elementom możecie zupełnie zmienić jej charakter. Pierwsza propozycja to jest właśnie taka klasyczna, powiedziałabym pierwsza, która przychodzi nam na myśl, kiedy patrzymy na tę sukienkę, czyli zakładamy ją tak klasycznie, do tego właśnie sandały na obcasie. Ja pod spodem mam biustonosz marki Wonderbra. Jak bym nie karmiła, to chodzę też bez biustonosza, ale jak karmię, to wolę go tam mieć. I do tego bym sobie dołożyła taką klasyczną torebkę i w takim zestawieniu, bardzo prostym, ale eleganckim, mogłabym wybrać się na przykład na jakąś kolację z koleżankami, nie wiem, na jakąś imprezę w klubie, czy na przykład, nie wiem, na wieczór panieński z koleżankami, albo nie wiem, na randkę z mężem. Także to jest taka pierwsza, najbardziej prosta, taka dość oczywista stylizacja. A teraz przejdziemy sobie do drugiej. Żeby był to taki swego rodzaju trochę kontrast, to pokażę Wam, jak tę sukienkę możecie wykorzystać też w wersji jesiennej. I zrobimy sobie stylizację na jesień do biura. Jeżeli mówimy o jesieni, to wiadomo, że mamy docieplające warstwy w stylizacji i ja dlatego włożyłam nasze body i Miss Invisible pod spodem. Następną rzeczą, którą założę, będzie to klasyczny biały golf, który mam z zeszłego roku. Do tego kozaki. I teraz mamy taką swobodną stylizację, ale pokażę Wam, co można zrobić, żeby ona jeszcze ciekawiej wyglądała i fajnie podkreślała nasze kształty. Założę sobie pasek i następnie wyciągam ten sweter w taki sposób. A pasek mi ładnie trzyma końcówkę swetra. I widzicie, dzięki temu mniej zaburzają się proporcje, bo się wydłuża noga, podkreśla bardziej talia. Tu jeszcze podwinęłabym rękaw. O, jest ciepło i elegancko. Do tego, jeżeli chciałybyście tutaj jeszcze taki fajny akcent kolorystyczny w nawiązaniu do tych butów, to założyłabym apaszkę. Dokładną instrukcję, jak wiążę na paszkę, pokazywałam Wam ostatnio u nas na Instagramie Unseen, także kogo tam nie ma, to zapraszam. Podlinkuję Wam też w opisie pod filmikiem. Jeżeli mamy stylizację do biura, to do tego przyda się torba shopper. No i proszę bardzo, ta oto sukienka typowo letnia mogłaby być w takiej jesiennej stylizacji. Oczywiście, jeżeli chcecie, to można pod to włożyć rajstopy. Ja bym, jeżeli bym już dawała, to dałabym tu takie czarne, półprzezroczyste. A właśnie, zapomniałam Wam powiedzieć, że w ogóle dałam sobie jeszcze, narzuciłam sobie challenge, bo ja oczywiście, wiecie, kocham challenge, więc narzuciłam sobie jeszcze taki challenge, żeby stworzyć tę stylizację wyłącznie z rzeczy, które mam już w swojej szafie, żeby też pokazywać Wam rzeczy, które już wcześniej widziałyście i Wam je polecałam i pokazywać Wam je też, w jaki sposób inaczej można je ograć. Więc teraz, słuchajcie, wystylizujemy sobie tą sukienkę na tak ulicznie, na tak streetwearowo. Czyli czasami mam taki dzień, że mówię, dzisiaj idę w Adidasach. Po prostu wiem, że muszę założyć Adidasy. I teraz pokażę Wam, jak taką trochę elegancką sukienkę dobrze ograć ze sportowymi Adidasami. No to tak, dziewczyny, zakładamy Adidasy. Te same od chyba już półtora roku. Widzicie je tu na kanale. Może nie doczyściłam ich dzisiaj przed za dokładnie, ale wybaczcie, takie życie, jak już ma się dwójkę gwiazd w domu. Nie na wszystko ma się czas. Dobra, no i zobaczcie,
ta sukienka z tymi butami, no temat do dyskusji, czy to do siebie pasuje. Ktoś by powiedział, że tak. Ja uważam, że gdyby była czarna, albo by miała jakiś taki, wiecie, bardziej powiedzmy sportowy kolor, czy uniwersalny, to myślę, żeby bez problemu pasowała. Natomiast ze względu na to, że ma czerwony kolor, to mnie się to trochę gryzie z tymi Nike'ami, ale wiecie, jak to w stylizacji są różne, to jest zawsze subiektywne, co nam się podoba. Natomiast ja bym, żeby nadać tej sukience taki charakter, by pasowała do tych butów, to założyłabym pudełkowy t-shirt. I zobaczcie, znów robi nam się tak naprawdę spódnica z tej sukienki. No ale można właśnie w taki sposób też ją wykorzystywać. I teraz, taka wersja jest ok, ale jeszcze wam pokażę, jak może być lepiej. Tutaj mam ze sobą gumkę. Zuza wam to pokazywała na odcinku. Bierzecie sobie, o tak, zawijacie takiego zawijasa, związujecie gumką, najlepiej w zbliżonym kolorze do t-shirtu i sobie go tak, o, podwijacie. I tym samym fajnie się robi tak, że wiecie, że znów się wydłuża nam noga, no bo ten t-shirt się robi taki krótki. Robi się tak właśnie bardzo casualowo. Tak to ja bym mogła, dziewczyny, bez problemu pójść do pracy. Do tego bym sobie, o, jeszcze żeby nadać bardziej właśnie taki uliczny charakter, żeby to pasowało do Nike'ów, to bym sobie jeszcze zarzuciła oksy. No i właśnie na przykład taka klasyczna, niezobowiązująca torba shopper. I w tej stylizacji ja na przykład mogłabym wpaść sobie do biura albo pójść, nie wiem, gdzieś na zakupy. Jest mi wygodnie, też jest mi, no nie będzie mi w tym gorąco. No i tak klasycznie. I można właśnie w taki sposób też tę sukienkę wykorzystać. I dziewczyny, zanim przejdę do czwartej stylizacji, którą dla was dzisiaj przygotowałam, to chcę wam nieco więcej opowiedzieć o żelazku z generatorem pary Care Style 7 Pro, które mam i użytkuję od października zeszłego roku, a więc już 9 miesięcy. I absolutnie jestem nim zachwycona. To jest takie żelazko, które ma jednocześnie jakby parownicę w sobie, czyli macie jakby dwa w jednym. Można nim bardzo szybko przeprasować wszelkie materiały, od wełen po kaszmiry, jedwabie. Ja tutaj, przygotowując się do tego odcinka, też właśnie wyprasowałam sobie swoje rzeczy, tak jak lnianą koszulę, bo również poradzi sobie świetnie właśnie z takimi twardszymi materiałami, ale też jedwabne bluzki, czy na przykład wełniane swetry. Co ważne, jest to sprzęt z najmocniejszym generatorem pary i to faktycznie widać, ponieważ nawet właśnie z trudnymi materiałami sobie radzi. Ma taki specjalny program, który jak ustawicie, to niezależnie od tego, czy właśnie prasujecie delikatne ubrania, czy właśnie jedwabie, czy jakieś takie, o które się martwicie, żeby się nic z nim nie stało, to on odpowiednio ustawi tą temperaturę i tak będzie wam prasował wasze ubrania, że one się nie zniszczą i nic się z nimi nie stanie. Jest naprawdę mega łatwy w użytkowaniu. Ja w szczególności cenię sobie tą możliwość parowania na stojąco, dlatego że niektórych ubrań nie musimy prać za każdym razem, wystarczy je właśnie odświeżyć, a taki generator pary zabija 99% bakterii, więc wystarczy właśnie przejechać sobie tą parą po ubraniach i tym samym mamy je takie odświeżone. I też na przykład niektóre moje ubrania mają takie specjalne, pewnie wasze też, takie różne, może nie specjalne, co tyle po prostu takie charakterystyczne drapowania i to też bardzo łatwo się właśnie prasuje takim generatorem pary. Autentycznie jestem absolutną fanką tego sprzętu, także jak ktoś się zastanawiał, macie do niego link w opisie pod filmikiem i tak zdecydowanie polecam. A my tymczasem przechodzimy do czwartej stylizacji i teraz mam taką stylizację w stylu I don't care, czyli mój ostatni lifestyle, bo jak wiecie, zostałam 4,5 miesiąca temu mamą drugiej córki, więc widzę też, jak moje potrzeby ubraniowe się trochę zmieniają, w sensie mój styl się trochę zmienia z czasem. Też wpływ na pewno na to ma to, że już nie widuję się z klientami regularnie, a więc no, częściej bywam w biurze, więc nie mam już takiej potrzeby noszenia garniturów. No, częściej potrzebuję, żeby mi było wygodnie, więc pokażę wam taką stylizację, którą jakbym właśnie wykorzystała tę sukienkę tak w weekend na spacer z córeczkami, z wózeczkiem. Jak wyjście z dziewczynkami, to oczywiście musi być wygodnie, więc na pewno miałabym płaskie buty, moje klapki z zeszłego roku, w których cały czas teraz chodzę. Na to lniana koszula,
bo jak nagrywam ten odcinek, to jest końcówka czerwca, więc przed nami jeszcze, miejmy nadzieję, dwa ciepłe, upalne miesiące, zatem lniana koszula by się sprawdziła, ale pokażę Wam też trik, jak ja wiążę sobie tę koszulę, żeby ona tak nadała takiego ładnego charakteru, bardziej eleganckiego. Łapię ją tutaj i w sumie nie wiem, czy to jest coś jakiegoś wyjątkowego, ale po prostu ją tutaj wiążę i podwijam sobie pod spód w taki sposób, rozpiętą, i do tego torebka koszyk, którą też mam z zeszłego roku, z marki Kazar, moje okulary. Ja dziewczyny w tej stylizacji nawet byłabym w stanie karmić, dlatego że wtedy założyłabym sobie biustonosz do karmienia, to bym miała założoną koszulę na ramiona. Ja w ogóle powiem Wam, że jestem totalną fanką tych naszych balonowych rękawów. Nie każdy je lubi, ale ja uwielbiam, bo one taki nadają bardziej ciekawy charakter całej stylizacji. Więc tak, to jest taka stylizacja właśnie weekendowa, na spacerek z dziewczynami, może kawusia po drodze i tak dalej. To teraz przejdźmy sobie znowu do stylizacji takiej wiosenno-jesiennej. Stylizację zaczniemy sobie od eleganckich butów, które też już wielokrotnie widziałyście u mnie na kanale. To jest model butów, o który mam najwięcej zapytań, ale też wielokrotnie się w nim pokazuję w tym roku. Na to nałożyłabym sobie koszulę jedwabną, którą mam też z zeszłego roku z marki Lily Silk. Nie miałam okazji tak bardzo w niej chodzić, byłam w niej zaledwie kilka razy, bo byłam w ciąży, a ona się na ciążę nie nadawała, ale jest naprawdę świetna. I tutaj zobaczcie, ta koszula sama w sobie już jest taka, że właściwie nic nie trzeba z nią robić. Do tego można sobie dołożyć torebkę, okulary i właściwie w takiej stylizacji można iść, wiecie, na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, na jakieś takie, nie wiem, eleganckie wyjście, kiedy zależy Wam na tym, żeby elegancko wyglądać. Ja, dziewczyny, w takiej stylizacji bym poszła nawet na jakieś chrzciny albo komunię, no bo tu mamy jedwabną koszulę, tu mamy liozelową sukienkę w wersji, no jak spódnica, tak, wykorzystana. No i eleganckie buty z zakrytymi palcami, więc dlaczego nie? Wszystko, co ma być, to jest spełnione. I na koniec, dziewczyny, chciałam Wam pokazać stylizację dla odważnych. Także już się szykujcie, co to tutaj będzie. Dlaczego dla odważnych? Bo trochę sobie tutaj tą stylizacją zaburzymy proporcje, ale mi to zaburzenie się bardzo podoba. Bo mamy tak, oversize, dłuższą marynarkę i do tego dłuższą sukienkę i jeszcze buty z odcięciem. W kostce, to już w ogóle po prostu wszystko, co możliwe, jest skrócone. Pewnie drobniejsze dziewczyny w ich przypadku bym uważała z taką stylizacją, ale średnie albo wysokie mogą w tym super wyglądać. Dla Was lepsza by była wtedy po prostu krótsza taka marynarka. Nie bolerko, pamiętajcie. I teraz, dziewczyny, w tej stylizacji ważne, żeby sobie podwinąć rękaw, bo to fajnie sprawi, że się trochę lżejsza sylwetka zrobi. A i dla tych, które jeszcze nie wiedzą, to ta marynarka jest na promce, także zaglądajcie do opisu, to Wam ją podlinkuję w ogóle z okazji tego, że wiecie, wszędzie teraz trwają różne promki, taki sezon wyprzedażowy, to my też w Unseen dorzuciliśmy trochę produktów do zakładki sale, więc jak macie ochotę, to oczywiście zaglądajcie i korzystajcie z mojego kodu, jak chcecie, jak macie ochotę. I tak, ta marynarka, się tylko powiem, że to jest wełna i len w składzie, ale nie gniecie się, także jest taka naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Dobra, i taką stylizację ja założyłabym na jakiś taki event, na którym chcę bardziej modowo wyglądać. Ostatnio na przykład byłam na konferencji modowej Elle, no i tam właśnie chciałam wyglądać tak, wiecie, coś takiego nie klasycznego założyć, tylko bardziej tak modowo, i na przykład to by była na taką okazję stylizacja, albo nie wiem, ostatnio byłam na 30 mojej przyjaciółki, no to też, gdzie było właśnie takie bardziej modowo-artystyczne środowisko, w sensie towarzystwo, więc też wiecie, każdy był tak ciekawie ubrany, także też bym się tak ubrała na taką okazję. I co, dziewczyny, to jako siódmy punkt chciałabym Was zapytać,
Jak wy byście tę oto sukienkę wystylizowały, co byście zrobiły, co byście do niej dodały, jakie buty, jakie dodatki i jakbyście się w niej fajniej czuły? Czekam na wasze komentarze. Bardzo dziękuję Marce Brown za bycie partnerem tego odcinka. I co? Do zobaczenia już wkrótce. Ja chyba sobie zrobię taką krótką przerwę na YouTubie, wiecie, taką pewnie dwa, może trzy, cztery tygodnie maksymalnie, żeby trochę złapać oddechu i mam nadzieję wrócić do was z podwojoną siłą. Także pod koniec lipca spodziewajcie się mojego powrotu. I co? Z wami się żegnam i do zobaczenia. Życzę wam udanych wakacji.